Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, Szanowni Państwo, ja chcę zwrócić uwagę na taki dosyć, wydaje mi się, ważny aspekt związany z pewnym prawem władztwa między różnymi szczeblami samorządu. Chcę tutaj zwrócić uwagę na kompetencje dzisiaj gmin i samorządów województwa. W projektowanych rozwiązaniach widać w układzie ochrony krajobrazu poprzez stworzenie audytu krajobrazowego, że jednak tym aktem nadrzędnym w stosunku do aktów prawa miejscowego już dzisiaj obowiązujących ma być audyt. A więc jest pytanie, co z dotychczas obowiązującymi dokumentami planistycznymi, takim jak studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, czy prawem miejscowym w postaci chociażby uchwalonym przez Rady Gmin miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. I to jest jedno pytanie. Kolejne pytanie i w zasadzie pewna też sugestia. Zwracamy uwagę na pewien bałagan architektoniczny i również ochroniarski związany z krajobrazem. Pytanie jest, czy próbowaliśmy szukać instrumentów, żeby zachęcić 90% gmin w Polsce, które nie opracowało planów zagospodarowania przestrzennego. I tu jest według mnie obszar, gdzie możemy rzeczywiście dużą aktywnością się wykazać i takie instrumenty wprowadzić, oprócz dotychczas obowiązujących wytycznych dla miejscowych planów, wprowadzić elementy krajobrazowe również i dać impulsy dla gmin, aby takie miejscowe plany w końcu zostały przyjęte, bo mam wrażenie, że poprzez tworzenie kolejnego dokumentu i kolejnych formuł ochroniarskich postąpimy tak, jak kiedyś zrobiliśmy z Naturą 2000, że nakładaliśmy tą naturę na dotychczasowe formy ochrony przyrody. Tak dziś te nowe formy możemy próbować i taki jest zamysł nakładać na już istniejące. Także zwracam uwagę na te ważne aspekty, a pytanie moje związane jest, jak te relacje mają się po przyjęciu tego projektu między szczeblem regionalnym a szczeblem lokalnym samorządu się układać, jeżeli chodzi o gospodarowanie środowiskiem i krajobrazem. Dziękuję bardzo.